Zobaczcie Państwu. Bardzo, bardzo dziękuję Instytutowi na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris za możliwość przedstawienia wystąpienia. Będę dla Państwa walczył z ramienia Instytutu mógł od czasu do czasu raz w tygodniu wygłaszać krótkie prelekcje, krótkie wykłady na temat cywilizacji życia. Cywilizacja życia jest to pojęcie ukute przez świętego Jana Pawła II Wielkiego, papieża pielgrzyma, papieża Polaka. Cywilizacja życia święty Jan Paweł II Wielki zostawił z cywilizacją śmierci jako napięcie, wprost, jako walka, to znaczy, że pewni ludzie mają poglądy, żyją tak, jakby dehumanizowali innych ludzi, w tym dzieci nienarodzone, ale nie tylko, jakby deprecjonowali naturę ludzką, na przykład przez błędne pojmowanie antropologii każdego człowieka i między innymi afirmowali życie zwierząt bardziej aniżeli życie ludzi. Bądź święty Pan II Wielki wskazywał właśnie na takie niebezpieczeństwa, w razie które są składową cywilizacji śmierci, jak na przykład mordowanie dzieci nienarodzonych przez obrzydliwym aborcie, czy na przykład wyzysk kobiet przez przemoc fizyczną i psychiczną, ale na przykład niewolnictwo, tak jak je nadal widzimy w krajach, tam gdzie panuje, w krajach muzułmańskich, tam gdzie panuje ohydny szariat, prawo szariatu. I nadal oczywiście niewolnictwo dzieci i oczywiście neomarksizm. Również będę się skupiał na moich krótkich projektach o dobrym znaczeniu, pozytywnym znaczeniu cywilizacji życia. Kim ona jest, jak ona się charakteryzuje, jak by można zdefiniować oraz co zrobić w praktyce, żeby cywilizację życia propagować, żeby nią żyć, żeby była ona widoczna w przestrzeni publicznej, ale żeby prawodawstwo, na przykład w naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polsce, ale nie tylko, w całej Europie i na świecie było respektowane. W pierwszej naszej projekcji właśnie chciałbym się odnieść, jak to wyglądało historycznie. Oczywiście w dalszych moich projektach będę rozjaśniał nieco to zagadnienie, które tylko dzisiaj lekko poruszę. Widzimy, możemy zauważyć na przestrzeni wieków właśnie ciągłą, tak jak powiedziałem wcześniej, walkę, napięcie pomiędzy właśnie tymi, można powiedzieć, stronnictwami, ale nie stronnictwami, tylko cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. W starożytności, Spartanie na przykład, mieli taki
zwyczaj morderczo-eugeniczny, w którym osoby, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci chore, które się urodziły i miały wiele chorób genetycznych, na przykład cyklopie, selenomorfizm i tak dalej, zostały wyrzucone z góry, prawda? Jako niepotrzebne, jako te, które nie mogą być, będą de facto nieproduktywne dla przysłowiu zdrowego społeczeństwa. Oczywiście to pogląd błędny i wręcz diaboliczny. Dlaczego? Ponieważ cywilizacja życia mówi o tym, iż każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest pełnosprawny, czy niepełnosprawnościami, jest godzien życia. Że prawo do życia jest niezbywalne, ani człowiek nie może się sam go pozbyć, tak? Jest niezbywalne. A więc wszystko wynika. Właśnie konkluzja jest taka, że arbitralnie żaden poszczególny człowiek, ani żadne gremium złożone z poszczególnych ludzi, nie jest w stanie stanowić o tym, kto powinien umrzeć, a kto żyć. To ma potężne implikacje prawne, potężne implikacje kulturowe. Dlaczego? Ponieważ nie w celu ludności osoby z niepełnosprawnościami były deprecjonowane, były wypierane na margines życia społecznego. Jego właśnie nie przystające do roli społecznej, jako te, które nie są w stanie sobie stanowić. Dopiero kiedy przychodzi dopiero w judaizmie możemy dostrzec pewne tropy i pewne dopiero jaskółki wiosny przychodzącej cywilizacji życia, które wskazują na to, że osoby najsłabsze, również z niepełnosprawnościami, są godne do życia. Oczywiście w judaizmie, dlaczego to jest, dlaczego życie jeszcze ludzkie mocno wybrzmiewa, ponieważ jedyny Bóg, Adonai, El, Elohim, Jahwe, to co mówią Żydzi i oczywiście ludzie przyjęte w kościele katolickim też i inne wspólnoty chrześcijańskie, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Na bazie podobieństwa Pana Boga, Boga, który jest nieskończony, Boga, który jest wszechmogący, Boga, który stworzył wszystko z niczego. Creatio ex nihilo. A więc skoro my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, w co wierzyli i wierzą Żydzi, to i w co wierzyli starożytni Żydzi, starożytności, to każdy człowiek jest godzien, aby żyć. Że życie jest darem Pana Boga. Zresztą w Księdze Rodzaju na pierwszych kartach jest napisane, że Pan Bóg daje, stwarzając różne byty, prawda? W tym materię nieożywioną. Wtedy, kiedy stwarza zwierzęta, mówi: płódźcie się, żeby byli płodni. Jak stwarza człowieka wśród tego dnia, znaczy go na końcu, no właśnie dlatego, bo człowiek jako korona stworzenia. Oczywiście człowiek jako ukoronowanie stworzenia.
taniec wszędzie bardzo podstawowy. Na kartach i na kartach pierwszych ważne na pierwszych stronicach 15 tego, a więc księdze rozwali. Człowiek ukoronowanie stworzenia. Tutaj właśnie zatrzymać na tym punkcie. My właśnie zgodny człowiek ma dar życia i płodność od Boga, który go stworzył dla podobieństwa, to nie można go zabić. To znaczy zamordować, proszę. Zamordować. Nie można zamordować innego człowieka. W ogóle. Bo życie to jak powiedzieliśmy, jest darem od Pana Boga. Wszechmogącego Boga. Proszę Państwa, tutaj chciałbym się zatrzymać właśnie w tym miejscu i w kolejnej części mojego krótkiego wykładu. Poruszę dalszą charakterystykę właśnie z jednej strony cywilizacji śmierci, ale to ważniejsze, najważniejsze, cywilizacji życia poprzez historię, żeby dojść do naszej postnowoczesności pańskiej, tutaj powiedzieć problemy, które właśnie się rodzą, a z którymi wszyscy się borykamy, żeby dać mu stać pobieżnie adekwatną być może odpowiedź na to właśnie, walczyć ze cywilizacją śmierci, a tak naprawdę walczyć o cywilizację życia. Bardzo, bardzo dziękuję. Ślicznie Państwu mogłem Państwu wystąpić. Byłem zaszczycony. Bardzo, bardzo dziękuję panu Jerzemu Kaszewskiemu, prezesowi Instytutowi na Rzecz Kultury Prawnej, że mogłem przed Państwem wystąpić i że mogłem podjąć pracę w tym Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam na pokładzie, zatem właśnie nie witam na pokładzie, ale jest mi bardzo przyjemnie, że mogę być na pokładzie Ordo Iuris. Również pozdrawiam panią Marcelinę Majkowską i panią mecenas Beatę Czochanowską. Z panem Bogiem.